Po emocjonującym wyjazdowym spotkaniu z ŁKS-em w Łodzi piłkarze Astorii Szczerców żegnali się z własną publicznością meczem z Pogonią z Duńska Wola. Gości zajmujących przed pojedynkiem piątą pozycję w tabeli z pewnością nie można zaliczyć do najłatwiejszych przeciwników. Dlatego publiczność licznie zgromadzona na trybunach stadionu ostrzyła sobie zęby na ciekawe widowisko. Emocji faktycznie nie zabrakło, choć nie zawsze były one związane ze sportową rywalizacją. Wynik otwarty był w zasadzie do ostatniego gwizdka, ale lepiej w mecz weszła drużyna gości. To szósta minuta spotkania, przewaga gości w środku pola pozwala im wyprowadzić atak prawą stroną boiska. Grający z ósemką Grzegorz Kaleta wypatrzył wbiegających w pole karne kolegów. Kamil Endler trąca piłkę, ale tam mija bramkę Astorii. Trzy minuty później znów atak Pogoni. Przy piłce nasi obrońcy, ale Tomasz Pietkiewicz wybijają mało dokładnie i znów zagrożenie pod bramką Astorii. Po serii główek interweniować musiał nasz bramkarz. Goście zyskują co prawda rzut rożny, ale ten stały fragment gry nie przyniósł im nic ciekawego. Przewaga Pogoni podrażniła naszych graczy. Mamy 12 minutę meczu i teraz to Astoria bije rzut rożny z prawej strony. Przy piłce Krzysztof Kowalski, ładna wrzutka wprost na głowę Sławka Landowskiego, który pakuje piłkę do siatki. Astoria prowadzi więc 1-0. Kwadrans później odpowiedź graczy ze Zduńskiej Woli. Piłkę otrzymuje grający z dziesiątką Rafał Porada, uderza, ale obrona Astorii jest na miejscu. Jeszcze próbują goście i musimy ratować się wybiciem piłki. Te kwestie nasi piłkarze postanowili, jak właśnie widzimy, omówić na gorąco. Za nami pół godziny gry. Swój atak konstruuje Pogoń, wymiana podań między graczami drużyny przyjezdnej i wreszcie do strzału złożył się Grzegorz Kaleta. Nie zrobił tego jednak dostatecznie mocno i Andrzej Gonerski spokojnie złapał futbolówkę. Wciąż 1-0 dla Astorii. Wynik mógł się zmienić po kilku minutach, kiedy z piłką ładnie urwał się Paweł Wieczorek. Pociągnął do boku, ładnie dośrodkował, ale nikt z naszych nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Szkoda, bo okazja była znakomita. Tę nieporadność w polu karnym przeciwnika widać i w kolejnej akcji. Głęboki wrzut z autu, pod bramką Pogoni chyba pięciu naszych i nikt nie przechwytuje tego podania. Tu powinien być gol dla Astorii. Powoli kończy się pierwsza połowa, Astoria staje znów przed szansą na gola. Ponownie ucieka Paweł Wieczorek i gdyby Krzysztof Kowalski był odrobinę szybszy, mielibyśmy 2-0. A tak pierwsze 45 minut kończy się skromną, jednobramkową zaliczką. Zaraz po przerwie przycisnęła Astoria. Mamy 47 minutę spotkania i rzut wolny w okolicach pola bramkowego gości. Skromny dwuosobowy mur i ładne, soczyste uderzenie, które wymagało od Mateusza Pyrkowskiego wspięcia się na wyżyny bramkarskich umiejętności, ale wynik nadal bez zmian. W 54 minucie już widzieliśmy piłkę w siatce, ale po kolei. Podana ze środka futbolówka trafia do Adriana Ulfika. Ten atakowany przez Artura Gorawskiego wbiega w pole karne i decyduje się na strzał. Niestety przestrzela minimalnie, ale brawa za tę akcję, mogła się ona podobać. 10 minut później postanowili odgryźć się goście. Dość niefrasobliwa gra naszej obrony i Rafał Porada trąca piłkę obok leżącego Andrzeja Gonerskiego. Na całe szczęście ta mija jednak bramka Astorii, choć kibice na trybunach zamarli obserwując, jak piłka swobodnie toczy się po murawie. Ale już mamy kolejną akcję Astorii. Ładne rozegranie między Matysiakiem a Wojciechowskim. Piłka znów pod nogą Kowalskiego. Ładna wrzutka i nikt nie przejmuje tej piłki. Jeszcze uderza Paweł Wieczorek, ale trafia w poprzeczkę. To powinna być bramka na 2-0. Astoria poczuła krew i znów atakuje, tym razem prawą stroną boiska. Szybka dwójkowa akcja Pęciaka z Wieczorkiem, ale zabrakło zdecydowania strzelać czy wbiec z piłką do bramki. Mateusz Pyrkowski ze Zduńskiej Woli radzi sobie w tych opołach bezbłędnie. Podobnie i w następnej akcji Astorii. Pęciak zagrywa do Matysiaka, ten biegnie w kierunku bramki Pogoni, jednak chyba opuściła go zimna krew i bramkarz gości spokojnie wybija futbolówkę. Naprawdę trzeba pochwalić golkipera przyjezdnych. Jest szansa na dobicie Pogoni, z piłką urywa się Adrian Matysiak i sam, będąc bez szans na czysty strzał, podaje do kolegów. Efekty zobaczcie Państwo sami.
I wreszcie potwierdziło się stare piłkarskie porzekadło o niewykorzystanych okazjach. Pogoń wyprowadza akcję prawą stroną. Przy piłce Marek Witczak, który idealnie dośrodkowuje w pole karne. Piłka trafia do jego kolegów, a kapitan Pogoni Grzegorz Kaleta pakuje ją do bramki. Astoria Pogoń 1-1. Szczercowianie w tarapatach na własne życzenie. Skończył się regulaminowy czas gry i o zwycięstwo będzie bardzo ciężko. Nerwy puszczają graczom po obu stronach boiska. Sędzia szerokim gestem rozdawał żółte i w efekcie czerwone kartki. Dość powiedzieć, że gracze Pogoni kończyli ten mecz w ósemkę, a wykartkowanego bramkarza zastąpić musiał kolega z pola. Lepiej w końcówce zorganizowali się jednak szczercowianie, którzy po dobrze wykonanym rzucie wolnym i dokładnej główce Oskara Wojciechowskiego zdobyli drugą bramkę. Zrozumiały aplauz na trybunach i radość w szeregach Astorii. Te trzy punkty z pewnością przydadzą się drużynie, która w mało efektowny, ale jednak efektywny sposób żegna się z własną publicznością. Trenerze, mówi się, że jesteś tak dobry jak twój ostatni występ. No dzisiaj wynik dobry, ale mecz chyba pokazał wasze braki w całej rozciągłości. Tak, no teraz oceniając mecz sprzed tygodnia na UKS-ie i dzisiejszy, no to dwie różne drużyny. No myślę, że chłopcy wyszli trochę rozkojarzeni i spodziewali się łatwego meczu, a było całkiem inaczej. No, szczęśliwie, żeśmy strzelili pierwszą bramkę i liczyłem, że dotrzymamy to do końca. A końcówka to była już horror. Powiedzmy, że Hitchcock by to napisał może troszkę lepiej, ale na szczęście no dla nas to my zdobywamy te trzy punkty i trzeba się liczyć z tym, że no ładnych meczy to jest tylko parę, a większość jest walka o punkty. No. My tą walkę dzisiaj wygraliśmy. Co zrobić, żeby poprawić skuteczność, bo zdobywacie zatrważająco mało bramek? No tu jest największy problem, bo w sumie no sytuacji mamy bardzo dużo. A skuteczność na poziomie 20-25%. No tak to wygląda. Ten problem już mieliśmy w klasie okręgowej. To się przerzuciło tutaj na czwartą ligę, gdzie poziom oczywiście jest wyższy i lepsi obrońcy, a lepsi bramkarze. No nie wiem, mamy z tym problem. To się nie poprawi tak szybko. No, ja już mówiłem, że potrzebny był może jeszcze jakiś zawodnik z zewnątrz, no, powiedzmy bramkostrzelny, ale to takich szukają wszyscy. No. Wróćmy do tego dzisiejszego spotkania. Co tam się wydarzyło w końcówce? Bo baliśmy się, że sędziemu w pewnym momencie braknie kartoników. No tutaj drużyna przeciwna, w sumie to nie wiem, o co miała pretensje, bo tak, faul był ewidentny, to jeszcze powinno się skończyć w ogóle kartką. Bramka była prawidłowa na 2-1, także do tego na pewno nie mieli pretensje. Wydaje mi się, że do wznowienia gry po strzelonej bramce, bo chcieli bardzo szybko wznowić tą grę, a jeszcze drużyna, powiedzmy moja, nie była ustawiona do gry. Sędzia to przerwał, oni zaczęli tutaj, powiedzmy, gestykulować, mieć jakieś uwagi. No nie wiem, ja byłem dalej tak samo. Nie? Kończą się mecze w tym roku. Dawno się nie widzieliśmy. Jak pan ocenia tę rundę? Znaczy, no my mieliśmy swoje założenia i w sumie moje nawet bym powiedział. No, zrobiliśmy to w 100%. 22 punkty ja chciałem mieć, mamy 23, jeszcze jeden mecz. Także jak na Beniaminka i przy tych problemach, co mieliśmy kadrowych, no to jest bardzo dobry wynik. I to, co najważniejsze, no będziemy mieć kontakt na pewno po tej wygranie z tą grupą, która będzie walczyć o utrzymanie. No. W dalszym ciągu nie wiadomo dokładnie, ile drużyny spadnie do Ligi Okręgowej, no, ale zakładamy, że to 11 miejsce to będzie bezpieczne. I musimy o nie walczyć. Po 18 kolejkach Astoria ma 23 punkty i dzięki zwycięstwu nad Zduńską Wolą awansowała na 13 miejsce w tabeli. Za tydzień mecz z przedostatnim startem Brzeziny. Liczymy na kolejne 3 punkty, które zapewnią zarówno kibicom, jak i piłkarzom dobre humory w przerwie zimowej.